Robimy teraz stronę pasażera. Tak na pierwszy rzut oka. Strona pasażera nie wygląda źle, ale no już tutaj widzimy purchelki. O, patrzcie, to wszystko już jest zgnite, czyli musimy wymienić cały ten panel. Tu też jest zżarte. Tutaj widzę ten próg. Jest taki dość ładny, pewnie musiał być wymieniany. Ale coś czuję, że tak trzeba będzie to wszystko, wiecie, wyciąć. To trzeba będzie zdemontować wszystko i zobaczyć. Ja to mówię, młotek zawsze pokaże prawdę. No, podemontujemy te plastyczki, to wszystko i widzimy się po przerwie. I tak, moi kochani, widzimy tutaj wszystko, już mamy pousuwane. Podłoga wygląda nie za dobrze, ale podłoga to nie jest tam jakoś straszna do naprawy. Tutaj widzimy, jest część ramy. Rama jest zgnita, czyli tu musimy wszystko usunąć. Trzeba będzie porobić ramę. O, tutaj widzicie część tej ramy. Tu jest zgnita. Będzie troszeczkę się pobawić. O, tutaj mamy trochę zgnite. Widzicie. Trzeba to będzie odbudować. Tu mamy, o, nasz plasticzek. Tutaj widzę, też był wymieniany. Robiony był ten, no, część kielicha. Widzimy, było naprawiane. Także to się troszeczkę ustało. Trzeba będzie tylko zobaczyć. Ale widzę, że to jest zdrowe. Trzeba to będzie wyszlifować z drugiej strony i ocenimy to zaraz organoleptycznie. Także co, moi mili, ja się biorę do roboty, bo roboty jest bardzo dużo. No, tu widzimy w środku pełno syfu. Także co, nic, bierzemy się za nasze chrupiące dukato. No i dobra, moi kochani, od środka też nie wygląda to za pięknie. O, tu widzimy, mamy dziurkę. To trzeba będzie zrobić. Tutaj widzimy, już było spawane. Tu już ktoś coś łatał. No, tyle kilometrów to od nowości, to wiadomo, to od nowości na pewno by tyle nie wytrzymało. Także co, tu było, widzę, robione. Teraz tak, na pewno trzeba będzie zrobić. Widzimy mocowanie. O, tutaj. Mocowanie tej pierwszej śrubki. Bo tu jest. Tu jest zżarte, także to jest do wymiany. Tradycyjnie też tutaj za przewodami hamulcowymi też widzicie, o, tu jest zżarte. Oczywiście tutaj, no, ten cały bok ramy to jest do wyrzucenia. O, tu widzimy jakaś łatka była zrobiona na śrubeczki. Jednej zapomnieli przykręcić. Także co, no to trzeba będzie wszystko wyciąć. Tu tradycyjnie to, o, też trzeba będzie. To trzeba będzie wszystko wywalić. To wszystko jest tu do wywalenia. Jak to wygląda tu, ale to zdemontujemy najpierw tego dziada i zobaczymy, co tam się kryje w środku. Tak, moi kochani, wymieniłem już tutaj gwinty. O, to akurat była prosta robótka, także z tym nie ma problemów. Teraz przejdziemy dalej do. Dalej idziemy w głąb busa. Tu widzicie, wycięłem taki otwór rewizyjny, bo to było łatane. Patrzcie, tam w środku jest. Tutaj w tym miejscu jest poduszka do silnika. No i widzimy, że to trzeba będzie powycinać więcej i powzmacniać. Trzeba będzie to powzmacniać, bo widzimy, że jest tutaj dziura. Także podlewarujemy zaraz silnik i musimy tutaj więcej wyciąć. Także widzicie, rdza kryje się wszędzie. Chociaż na zewnątrz, jak to się przyspawa, to wygląda wszystko tak. Widzicie, powycinałem tutaj już całą tą rdzę. No może nie całą, ale większość. Tutaj mamy kawałek tej poduszki. Widzicie, to jest mocowanie poduszki. Ona jest przykręcana na te dwie śruby. Także to trzeba będzie. To w oryginale ona była trochę dłuższa, no i tu przychodziła, powiedzmy, rama i ona była do tego zgrzana. Trzeba będzie to odbudować, no bo teraz tutaj, wiecie, nie trzyma się za bardzo na niczym ta poduszka. Jest podparta na lewarku silnik, także na pewno tutaj się nic tam nie pozmienia. No, następny problem, śruba, która trzyma sanki, to
Też widzimy, tu wszystko jest zgnite, patrzcie, to nic nie trzymało. Zawsze sobie zadaję pytanie, jak to tu dojechało? No ale jakoś dojechał tutaj do warsztatu ostatniej szansy. Także co, wycinamy tą śrubę, wytnę potem dalej, tam widzicie, o, do zdrowego, bo tu mamy zdrowe wyżej, tutaj też jest podwójna blacha, widzimy to, jest, nazwijmy to fragment kielicha, a to jest fragment ramy, czyli do tego wszystko trzeba będzie, wiecie, pospawać, żeby to było mocne. Ale zanim to zrobimy, to muszę pousuwać. Pierwsze co zrobimy, sobie taki przyczółek, no śrubę, czekajcie, dziesiątą śrubę, o, damy nową śrubę z nakrętką od razu i od tego będziemy sobie dalej już resztę tutaj dobudowywać, żeby tu, bo tu musi być równiutko, wiecie, musi ta blacha dolegać idealnie płasko do tej, nazwijmy to tulejki. Także od tego zawsze zaczynam sobie takie zabawy. Jest roboty dużo, no ale widzicie, 2 miliony kilometrów. Spawam tutaj jeszcze naszą poduszkę pod silnik. Tu mamy już od razu zapodkładowane. Czekamy, jak ta farba sobie wyschnie i zaraz tutaj trzeba będzie zrobić taką pionową ściankę. Dobra, my kochani, mamy już prawie wieczór. Ja tu jeszcze siedzę przy tym naszym Ducato. Widzicie, wszystko tutaj powycinałem. To jeszcze nie wszystko oczywiście, bo trzeba będzie wyciąć jeszcze kawałek tej tylnej ramy, bo tam jest wszystko zażarte. Ale na razie to zostawię, bo się boję, żeby się, wiecie, nie złamało. Podparłem to tam na jednym lewarku, drugim i tam trzecia jest kobyłka. Wiecie, ta część już jest prawie skończona. Tu jest spawane takie, no, ta część już jest prawie skończona, tu jest spawana już ta śruba. Czyli na tym można bezpiecznie to wszystko już trzymać. Także tu trzeba będzie prawie całą ramę wyciąć. Skurzę się. I zostanie tylko ten taki, o, wąski kawałeczek, który też już widzicie jest, no, dostał trochę po dupie, patrzcie, tu już jest pęknięte. Czyli praktycznie mamy tylko ten kawałek tu. No i tam kawałek ścianki tej bocznej z drugiej strony. No, także co więcej nie wycinam. Jutro też jest dzień, także jutro będziemy to atakować. No, tu już zaczęło pękać coś, tu już było robione naprawa. No, ktoś tu już coś spawał. Widzicie, blachy były. Ale nie zakonserwowane w środku niczym i patrzcie, jak poszło wszystko. Także co? Do jutra, moi mili. Tak, moi mili, kolejny nowy dzień pracy. Od razu zaczął się bardzo, bardzo dobrze. Tutaj udało mi się odzyskać tą no, oryginalną śrubkę, która tutaj przychodzi w te sanki całe nieszczęsne. No, to wyglądało tak, czyli nie za pięknie. Smutna wiadomość jest taka, że mamy dużo tu do roboty. Tutaj jeszcze muszę wyciąć tą ramę. To wszystko idzie w ekto i to, ale to później, bo nie chcę tu za bardzo wycinać. Widzimy, cały bus trzyma się tylko o na tym tutaj kawałku. A powiem szczerze, z reparaturek mamy o taką blaszkę. Coś takiego. No i to zewnętrzne poszycie. Czyli tutaj wszystko resztę trzeba będzie dobudować. Ale tak, pierwsze co zrobimy, to tu muszę sobie przygotować blachę i tu trzeba, wiecie, zrobić gwint i to na gotowo pospawać. Tutaj na szczęście ten element, jakby, no, to powiedzieć, druga część tego mocowania jest zdrowa. Trzeba będzie tylko to ładnie potem pospawać. O, do tego zdrowego, widzicie, tutaj zostawiłem kawałek. Trzeba będzie takie coś tutaj, o, zrobić. Także co, ja się biorę. O, roboty jest dużo. Tutaj jeszcze widzimy, o, trzeba będzie to kawałek wyciąć. Tu trzeba będzie wyciąć, potem to trzeba będzie dorobić jeszcze. Także zabawa jest na 102. Co, Miki? Zobacz, co kotek nam złapał. Jezu, dobry kotek. Złapał tego dziada kreta, tak, złapał dziada kreta, co nam tutaj rył trawniki, bardzo dobrze, piękna, piękna koteczka, a teraz go sobie zjedz. No tak, moi mili, lecimy z tym tematem, tutaj o, wspawałem już, nazwijmy to przyczółek, śrubę się udało odzyskać, jak już wspomniałem, tą oryginalną tulejkę, teraz tu musieliśmy wspawać taki, powiedzmy, pod, no, dolną część tej naszej poprzeczki, no i teraz musimy, o, coś takiego. Muszę to zrobić z takich kawałków, bo widzicie, to idzie tak troszeczkę o z ukosa, to potem idzie tak trochę do dołu. No jest dużo różnych tutaj, powiedzmy, krzywizn. Ja nie będę takich, wiecie, blach grubych
tym młotkiem wolę to po prostu zrobić z paru kawałków i to potem fajnie przyspawać. To będzie coś takiego, tu będzie otworowo na dole i resztę sobie już polecimy też z kawałka takiego blacha. To jest blacha dwójka, to jest, czekajcie, na to się mówi gorąco walcowana blacha, ona jest ciutkę bardziej, powiedzmy, taka no wytrzymała niż taka zimno walcowana, no ale nie za dużo, no ale wiecie, zawsze mam taką, kupiłem akurat, bo wtedy jak kupowałem te blachy, ona była w dobrej dość cenie, to kupiłem sobie taki jeden wielki arkusz 3 na 1,5 i z tego właśnie sobie tnę takie tam kawałki. Tak, moi mili, o, tutaj widzicie, atakuje właśnie ten nasz nieszczęsny boczek. Przykręciłem tu już sobie wszystko na śrubeczki, tak wiecie, mniej więcej jest dopasowane. Teraz robię podłogę, o, będę, widzicie tutaj, muszę przeszczepić win, no bo niestety to miejsce, o, tutaj jest win w tych samochodach i tu już tak było tragicznie wygnite, że trzeba było całą po prostu nową tą ściankę boczną zrobić, także co, spróbujemy to ładnie wspawać, znaczy nie, to, numer winu, spróbujemy tak wspawać, żeby było ładnie. Techniki, prawie 21. Piesek przyszedł, żeby z nim na dwór iść. Tak? Wieczorny spacerek? Tak? Wieczorny spacerek? Idziemy na wieczorny spacerek? Tak? Oj, jaki... No dobra, już. Jak tak ładnie... Jak tak ładnie prosisz, to idziemy na spacerek. Tak, idziemy na spacerek zaraz. Kończyć trzeba to robotę, nie? Nie ma co siedzieć po nocach. Tak, moi kochani, Majse teraz naprawia tutaj mocowania najazdu. Mocowanie wyglądają tak, prawie każdy, widzicie, wszystko jest powyrywane, tutaj brakuje blachy, także Majster tu wspawał nową blachę i teraz tu mamy takie, o, takie coś i zrobimy, o, tak, otworowo tu wsuwamy i będzie elegancko. Tu jeszcze dodatkowo wspawałem takie, no, zrobiłem taką nakładeczkę malutką,
Zrobiłem malutką nakładeczkę, bo o, tu wam pokazuję, w tych miejscach była taka guma, wiecie, która wytłumiała troszeczkę, pod tym się zbierała woda i tu jest tak, powiedzmy, no troszeczkę wyżarte, dlatego dla bezpieczeństwa spowuję tutaj taki, powiedzmy, taką nakładeczkę wzmacniającą. Także co, tak to wygląda. Zaraz to ładnie pospawamy i jedno z... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czyli jeszcze dziewięć. No, elegancko. Jutro będziemy mieli co robić. Tak. Dobra, moi mili, teraz musimy delikatnie tą ramę podprostować. Tamtą stronę już zrobiłem, zapomniałem wam tego pokazać. Ale o co chodzi? Delikatnie, wiecie, tu było wszystko wyżarte, te dolne części ramy. No i troszeczkę się, powiedzmy, no, załamała ta rama tutaj zaraz za kabiną. Także co, będziemy musieli delikatnie to ogarnąć. Tutaj widzicie już, wyciąłem kawałek tej ramy i teraz co zrobimy? Podniosłem sobie to na lewarku. Tam widzicie, stoi za, przed kabiną. Jest ustawione na koziołku i teraz trzeba będzie delikatnie tą ramę do dołu, wiecie, wyprostować. Jak ją wyprostujemy, tam się ładnie zejdzie, pospawamy, no i wtedy się wszystko ładnie wypoziomuje. Podłoga tu jest równa, tam już mam poziomnicę, zaraz to wszystko ogarniemy. Także pierwsze co, prostowanko.